Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Hej, dzień dobry. Tu Malinowa i jej śniadanie. A na śniadanie dzisiaj takie pyszności. Sałata z pomidorem, odrobiną pieprzu i oliwą z oliwek. Mała porcja łososia i jajko w koszulce na jogurcie naturalnym z czosnkiem. I to nie jest masło palone, nie, nie, nie. To jest taka mieszanka, oliwa z oliwek i słodka papryka. Wygląda jak masło palone i smakuje równie dobrze. Troszkę soli, troszkę pieprzu i można zajadać. No to dzień dobry dziewczyny i chłopaki, zobaczcie, tu kwiaty, chociaż to chyba nie kwiaty, ale kwietnie, filiżankowo, Brunek jest na swoim miejscu, a w zasadzie już go nie ma. Filiżanka jest absolutnie boska, w sumie uważam, że ta podstawka, ten talerzyk był do niej dla mnie niepotrzebny, bo ja jakby nie korzystam, wiecie o co chodzi. Jest to jest, ładnie wygląda postawić, ale tak do picia wody, of course, nie ma takiej potrzeby. Pić mi się chce. Już parę łyków wzięłam, jak przyszłam do domu, bo jestem zziajana, zmachana i wbijam prosto do Was. Wbijam do Was z kwiatkami. Kupiłam sobie dzisiaj takie zielone. No ciekawe, jak długo postoją. Patrzcie się, jaka piękna natka pietruszki. Produkt polski, ryneczek Lidla. Więc tak, będę korzystała. Myślę, że dwa dni i jej nie będzie. Bo ja tak natkę pietruszki teraz pakuję, pakuję, pakuję. Nie ma mojej pani z natką pietruszki, więc no, czas jakoś radzić. Byłam dzisiaj z pomocnikiem na zakupach, więc wleciały inne rzeczy. Już poszły w ruch. Tam jakieś burrito, sosy. Swoją drogą ten sos bardzo dobry. Może zaraz go przyniosę z drugą siatką i Wam pokażę. Czyli dwie zapiekanki dla męskiej części tego domu. Ser carski, on tam wychodzi najtaniej i ja już powiedziałam, że on jest bardzo dobry, a przede wszystkim jest lepszy od tego królewski, taki ten, co zawsze dawniej kupowałam, bo ten królewski odciągnij plasterek od plasterka. No, idą tam takie brzydkie słowa czasem, chociaż ja się ostatnio staram mniej używać wulgaryzmów, ale na razie się dopiero staram, więc jeszcze trochę mi zejdzie, nie wszystko zmieniam w życiu od tak. Salami wieprzowe. Tu mi się młody dobrał do tych moich toreb i grzebał za swoimi rzeczami, więc część po prostu się poprzemieszczała. Była promka na awokado. Tylko pytanie, jakie to awokado jest? Bo z 9,99 na 4,99, no ale nie możesz sobie człowieku zobaczyć, nawet dotknąć, no nawet zobaczyć. Więc mam nadzieję, że będzie dobre, a jak nie, to po prostu pójdzie do koktajlu, bo ostatnio pijemy sporo koktajli, więc wzięłam jedną paczkę, ponieważ tylko ja będę jadła boczniaków. No tylko ja, bo nikt inny. Mojego łososia wzięłam jednego, ponieważ ja tak się staram jeść dwa w tygodniu, żeby nie przesadzać też z rybami. Ale ja go zawsze sobie zostawiam na śniadanie. Ale można też na przykład poupiec i zagrzać w zasadzie i podziubać do jakiejś, do makaronu, do sałatki. No taka porcja dla mnie to jest, to się wydaje, że jest mały, ale to jest po prostu taka porcja, że jak jeszcze dokładam do tego jakieś jajko właśnie, sałatę, jakąś paprykę, czasem chleb, no to niestety, ale nie daje rady, nie daje rady. Więc wzięłam jednego, dzisiaj jadłam, to jutro jadła nie będę, więc tam może pojutrze, bo pojutrze sobie strzamię. Tutaj banany. Z tymi bananami to uważajcie, bo one nie są wszystkim polecane. One bardzo przede wszystkim zawlekniają organizm, więc jeśli Wasze dzieciaki chorują, macie problem z wiecznym katarem, no to może jedzą dużo bananów albo piją dużo mleka. Przetestowane na moim dzieciaku. Dwie takie malutkie cukinki. Co tu jeszcze? Dwie mozzarelle, ale na razie widzę jedną. Dwa kiwi, były w promce te lepszejsze. A tutaj na ból głowy, żeby było, bo nie ma. Na szczęście nikogo głowa nie boli, ale lepiej niech będzie. Jedna czerwona papryka i jedna żółta. I tutaj ostatnie jeszcze mamy piratki z szynki. Klik, klik.
Jestem i chodziło mi o ten sos. W ogóle Kania ma bardzo dobre produkty. I ketchup uwielbiam, i majonez uwielbiam, i ten sos barbecue uwielbia mój syn. Zapomnieliśmy za to wziąć ketchupu. A, ale nie zapomnieliśmy paragonu. 2 stówy. 199 zł i 10 groszy. Borówki. Taki zapasik to no, i do owsianki, i do na przykład jogurtu z jakimiś tam pestkami, i do koktajlu. Można zjeść też na posno. Tutaj mamy paragon, jogurciki. Ja lubię te jogurty z Pilosa. Ja wzięłam sobie hummus, ponieważ mój mi się kończy i bardzo lubię te opcje z pomidorkami i czarnuszką. Tam jest jakiś z pulpecikami, ale to mnie nie rusza. 3 gruszki. To myślę, że tak pod kątem właśnie jakiegoś koktajlu. Jeszcze jedne salami, albo jedno salami i jeszcze jeden ser. U nas takie rzeczy schodzą, więc wiecie, to nie ma co... Nie ma co kupować po jednej paczce. Curry, bo wydaje mi się, że nie mam, a chciałam robić jedno danie, do którego curry, a może nawet go już miałam nie robić później, ale curry zawsze przyda, nie? Jeden taki dla mnie, bo Igor nabrał sobie innych rzeczy, które już poszły na prawo. Ta feta. Ja już teraz nie kupuję tego sera, znaczy na pewno do niego wrócę, ale nie kupuję tego sera, no wiecie tego, a la feta, bo... To się lepiej kroi i to jest lepsze. No ona kosztuje około 10 zł, niecałe coś, 10 zł. A ten ser, ten w kosteczce taki, te zielone, żółte są takie, może nie pamiętam jak on się nazywał, go dawno kupowałam, wyleciało mi z głowy. Jest fajny, ale jest taki miękki, no po prostu ta oryginalna feta jakoś tak ostatnio bardziej mi podchodzi. O, między innymi takie rzeczy, proteinowy napój mleczny, bez dodatku cukru są te napoje i to jest właśnie dla mojego Igora. Nie zauważył, zostawił. Worki to są produkty, które też się kończą od czasu do czasu. Jeszcze jeden jogurt, marchewka, pójdzie zaraz jedna na skrupanie. Jedzcie codziennie jedną marchewkę surową, jedną dziennie, zobaczycie ile dobra do siebie wsadzicie. 2 oczywiście skyry. Ja nigdy tych skyrów nie mogę znaleźć, co tam się zawsze na stoje, mówię, no nie ma moich skyrów, a potem się okazuje, że jednak są. Tu mamy 2 czosnki polskie, jeszcze jedną mozzarellę, to tu jeszcze mamy 1 buraka i kawałek imbiru i jajka i tyle. No i za to 2 stówy. Podkreślę tylko, że tutaj nie ma planów obiadowych, to są tylko takie rzeczy, wiecie, kanapeczka, pierdoletka, nie wiem jak mam to skomentować. W każdym razie tak to wygląda. Gorąca, siorbnę, nie lubię pić gorącego. Jedna mała filiżaneczka, wezmę tak 5 łyczków i pewnie do końca nawet jej nie dopiję. Ale tak mi się chce kawy, że po prostu... Mamy piątek, weekendu początek, więc chyba można, nie? No. Przez cały tydzień nie piłam, chociaż raz chyba zrobiłam sobie kawy, wydaje mi się. Albo to było w tamtym tygodniu. Ale słuchajcie, to nie ma się co tak po prostu biczować, nie? Że coś sobie założyłam i tego nie zrobiłam. Ja sobie coś założyłam i wiele rzeczy zrobiłam. O, właśnie idźmy w ten sposób. Piszecie o pyłku dzisiaj. Ja wam powiem, że właśnie nie lubię, nawet ten zapach jak... Och, taki, ale zapach to jest nic, ale on tak smakuje właśnie jak pachnie. Tak, ja wiem, że można dołożyć sobie miodziku, cytryny, no i na pewno jest lepszy, ale ja już nie dokładam, dlatego że ja już nie chcę dokładać sobie cukrów, a ja, wiecie, tu też jest cukier. Ja unikam bardzo teraz słodyczy, cukrów, takich najzwyklejszych to w ogóle, jeżeli chodzi o białe słodycze, batony. Naprawdę przysięgam, że nie jadłam żadnego batona takiego z cukrem normalnego, jakieś czekolady, ciastka. No to już ze 2 miesiące. Nie zapisałam dokładnie, jaki to był dzień. Ostatnie, co jadłam, to jeszcze jadłam lody, które są gdzieś na moim vlogu, jak jeszcze były lody na rynku. To była końcówka września. Jakoś tak. Wrzesień, październik przechodziło. To jeszcze jadłam lody, pamiętam. I koniec. I to było tyle, jeżeli chodzi o cukier. A batony, ciastka jeszcze wcześniej, więc myślę, że jeszcze dłużej. I w ogóle mnie już nie ciągnie. W ogóle mnie nie ciągnie. Ale no, ten piernik robię na święta, bo powiedziałam sobie, że bez przesady. I jak nawet mnie najdzie ochota, to jeszcze upiekę sernik. Bo mówiłam, że nie, ale tak ostatnio pomyślałam, kurczę, a może jednak bym zrobiła ten sernik. No, tylko wiecie, żeby to potem miał kto zjeść, nie? Ale to o tym, co będę robiła, to jeszcze pogadamy. Natomiast wam powiem, że no ja mam bardzo w kiepskim stanie tarczycę i to takim naprawdę kiepskim. Jest, ma...
ma bardzo dużo nacieków zapalnych, no i ogólnie jest w słabej formie, także to co trzeba, to po prostu trzeba i ja nie jestem małą dziewczynką, coś mi nie smakuje, ale ze względu na właściwości, jakie posiada pyłek, nawet sobie tutaj googlowałam, żeby Wam przeczytać, jakie ma witaminy, no to po prostu co? Zniesę. A witaminy ma takie, które są rozpuszczalne zarówno w tłuszczach, jak i w wodzie. A, B1, B2, B3, E, C, B6, PP, P, D, H, P12, kwas foliowy, biotynę, inozytol, kwercetynę, ten kwas, którego nigdy nie umiem wymówić, pantotenowy. I ogólnie tutaj jest żelazo i tak dalej, więc no dla mnie są tutaj takie wartości, że przewyższają nad tym, że to jest niedobre. I tak będę piła z 3 miesiące i nie dłużej. Później zrobię sobie przerwę. Zresztą będę też robiła badania, także zobaczymy. Ogólnie muszę też zrobić inne badania, bo przy okazji jednych badań powychodziły mi też inne rzeczy. I to tak właśnie zazwyczaj jest, że jak się pójdziecie badać, to wtedy dopiero się okazuje, na co jesteście chorzy. To znaczy, nie jest to jakiś tam... wynik nie jest za bardzo zawyżony, ale nie powinien być zawyżony. Więc zobaczymy. No mam nadzieję, że wszystko tam się ustabilizuje. No ale tak to jest w życiu, więc dlatego trzeba życie brać każdego dnia i nie odkładać, nie marzyć, nie planować, że kiedyś, bo teraz jest zły czas. O, ich skończyło mi się miejsce na karcie. Tylko po prostu czasem można wypić kawę, czasem można zjeść dobre ciacho. Tylko ja sobie chcę to tak organizować, że właśnie jak są święta, to sobie pozwolę na ciasto. Nie wiem, jak się spotkam z kimś, to sobie pozwolę na ciasto. I to ciasto wtedy będzie taką naprawdę przyjemnością, bo to wiecie, jak to jest, jak no coś zakazanego smakuje dwa razy lepiej. Ale dobrze. Ja powolutku się wielu rzeczy uczę, zmieniam. Jak na razie wyszło mi to na dobre, więc to zobaczymy, jak będzie na wiosnę, bo ja się najbardziej czuję właśnie źle na wiosnę od kilku lat. I no... Kilka rzeczy już wiem, od czego to było, więc zobaczymy, czy będzie lepiej. A myślę, że do wiosny to już w ogóle życie będzie trochę inaczej wyglądało. Ja w każdym razie jestem dobrej myśli i tyle. I ja Wam powiem tak, wszystkie choroby pokonujemy zawsze najpierw w głowie, więc ja jestem tak bardzo pozytywnie nastawiona, ale tak pozytywnie i ja wiem, że po prostu to wszystko się ładnie cofnie, poskleja. Ja o to po prostu sobie już odpowiednio dbam i myślę, że jeszcze zadbam. Wiem, co mi rozwaliło tę tarczycę, wiem, że rozwaliło mi ją ostatnie kilka miesięcy, kiedy byłam w takim ogromnym stresie, o czym Wam troszeczkę opowiadałam, ale no tam wiadomo, że nie mówi się o wszystkim. I to był tak dla mnie traumatyczny czas i tak trudny, że to się tak właśnie musiało skończyć, więc myślę, że te miesiące takie przykre dla mnie bardzo, bardzo mi zaszkodziły. No ale właśnie tak to jest, dlatego naprawdę teraz się staram totalnie, na razie nie mam powodów, ale staram się totalnie nie stresować i przede wszystkim wysypiać. No, bo to jest, to są, bez tego to możecie sobie zajadać pyłek, witaminy, kwasy i omega i tak dalej, jeść najlepsze rzeczy, ale jak nie będzie snu, nie będzie braku stresu i trochę ruchu, to nic Wam to nie da. No. Wtedy Wam nawet kawa nie zaszkodzi. Dobra, dziewczyny i chłopaki, zakupy zrobione. Ja dzisiaj nie gotowałam, bo został nam ten rosół, a wyszedł mi taki rosół. Kupiłam mięso w całkiem innym miejscu, nie w Lidlu. Takie zarąbiste kostki były w tym mięsie. One dały taki klej. To ja nie pamiętam, kiedy zrobiłam taki rosół. I na wygląd, i na smak. Ja w zasadzie to dorzuciłam do niego trochę soli, pieprzu. I tak jak zawsze jest, że wiecie, sól, pieprz... No coś brakuje, no coś brakuje. No najlepiej by jeszcze Magi dolał, nie? On był dobry. Po prostu ja skosztowałam, mówię, pyszny. Nie wiem, jak to się stało, ale to właśnie mięsko. Mięsko zrobiło tą robotę. Wołowina. No, także dobrze, kochani. Dzisiaj krótko, bo jest sobota. Dla Was to i tak w sobotę nie macie czasu na oglądanie, więc były zakupy, była mała pogadanka. Ja uciekam składać film.
I muszę troszeczkę budę ogarnąć, bo tam i jeszcze tam. Dajcie spokój. No ale ogarnę, ogarnę. W końcu to ja jestem menedżerem tego domu.